Cześć wam, z tej strony QrChuck i to was bardzo serdecznie. Po raz kolejny w Hearthstone Heroes of Warcraft jest ze mną Fishu. No, siema. I będziemy sobie grali Karczemna Bójkę przeciwko Mechazodowi, tak? Mechazod, nie wiem jak to się czyta, czy dobrze czytam Mechazod w ogóle. Chyba tak. No, to jest taka operacyjna bójka, która była tam poprzednio, chyba w czwartek głównie, więc... mogliście zobaczyć. No i Fishu sobie też pogrywa Hearthstone'a. Musimy razem nagrać. No. Co on użył? Ej. Coś mu się popsuło chyba. Chyba tak. Oj, wcześniej takiego czegoś nie robił. Tak. Dobra, tylko dobra. Kurde, ja tu nie mam dobrych kart. Takich, żebyśmy mogli coś bufować od razu. To na razie nie. Okej. O, to nie dostaje się podwójnie, za to też dobrze. No. O, dobra. Dobra, nie będziemy dobierać kart, tylko to walne. Okej. No jak bije na razie po dwa, to nie ma problemu większego. No to jest tam luz, gorzej jak będzie już tak mocno zbustowany. To właśnie najbardziej mnie denerwuje to, jak on niszczy tych stronników, których ty chcesz zbufować, żeby go załatwić, tak jakby wiedział. O, i zaraz będzie karta. Niszczy wieliciela. O! No. Nie zniszczył. I już zaczyna. Wow. Okej. Ile to będziesz kosztował? To będziesz kosztował 4, to ja sobie rzucę to. Na razie czaru nie mam w ogóle. Dobra, nie będę atakował. No, spoko. I już po wiedzicielu. Serio? A ciekawe czemu on ma taką kartę, bo wiesz co, nie znam się za bardzo na loru. Lore, jak ktoś tam mówi. Nie wiem, czy to się da odmienić w ogóle. I znaczy, przynajmniej o Mechazodzie nie wiem za wiele. Czemu akurat on wiedziciela chce zabić? Moment. O. Okej. No właśnie te boskie tarcze się przydają, jak nie wiem, bo on właśnie chce zniszczyć kogoś. O, i zero. Nic mu nie zrobi. Znaczy teraz tak zostałoby mu 1 HP, więc nie ma problemu. O. No tak. Chcesz dobór kart, czy nie potrzeba? Możesz dać. Dobra, to rzucimy tak. Okej. O. Tam panią chętnie bym rzucił jeszcze. I wiesz co zrobię jeszcze tak. I na razie też nie będę atakował. No spoko. Ups. No to się zaczyna robić nieciekawie. No, pani też jest tą studnię światła bufować, bo wie, że ona ma za 2 many 5 HP, to on tam nie jest w stanie za bardzo jej atakować, żeby ją zniszczyć, a ty szybko ją bufujesz i on nie nadąża po prostu z tym, żeby ją zaatakować. Bo ma mniej ataku niż ona zdrowia. No. Tak się zastanawiam, co tu rzucić. A tak jeszcze ciekawe się zapytam, jaką masz mapkę teraz? Teraz? O Boże, to chyba jest z tych goblinów. No, tu też mam właśnie taką. Cały czas zapominam, czy to się właśnie dostaje taką samą jak przeciwnik. Znaczy, tym razem sojusznik. Okej. Bufy. Nie na mojej warcie. Myślę, szkoda, że nie można dać komuś. O, i już poszło. No właśnie, to jest... do dupy takie coś. Okej. A jeszcze się zbufowała pośmiertnie, super. No, oczywiście. Jak będzie działał, jak ja będę miał 2 te przywoływaczki naraz? Co, dobra, nie będę testował, bo nie ma potrzeby takiej. No raczej nie. Dobra, wiesz co, tych sobie zaatakuję. Bo już nie są potrzebni. Powoli mu zbijmy to HP. No i wszystko co najlepsze. Poszło się. Kurde. No ciężko jest tej bójce wygrać, tak naprawdę. No. Dobra, coś tutaj mogę wykombinować. Tak. To mu dam. Brat bliźniak poleciał. A, na razie to. No okej. Czy ja... znaczy bufów żadnych nie ma w ogóle i tak... troszkę do kupy. 20 kart jeszcze, super. Wybieranie kart. Wiesz co, wywalę może... tak. I okrzyk bojowy. O. Jeszcze są tańczące miecze, które działają teraz jak tajemny golem praktycznie, bo on jest zerfiony. I właśnie one na agonii dobierają kartę, a ten na okrzyku bojowym dobiera teraz. O, świetnie. Tak. Właśnie to jest lepszy, przynajmniej do tej bójki, bo tam agonia to wiesz, trzeba jeszcze się postarać, żeby go zabić jakoś. Żadnych buffów nie mam. Obsute. O, dobra. Dobra, na razie nie będę atakował. Ja kapłanę mam to dodawanie HP-ków, więc przydałoby się właśnie. Okej. Okay. Bo mam dobrą kartę na następną, która podwaja atak, więc no. O, to super. Sobie go spłuję. Ja zrobię tak, żebyś tu kartę podobierał jeszcze. Golany sobie zaatakuję. Tylko kurczę, on nas za to zabija. Będzie taki mały problem z nim jest. Zły Mechazod. W ogóle ostatnio chyba nie było jakichś takich nowszych bójek. Tylko raczej nie. Powtarzali to wszystko, co tam było wcześniej. Chociaż ta na dwie karty była taka dosyć spoko. Nie wiem, czy grałeś. To jeszcze jakiś buff do HP jakby miał. Zabiję go, zobaczysz. O, o, dobra, nie trafił. Udało się. Wow. Coś nowego. Okej, uleczyło cię, dobra. Dobra, to jest... Oho. Runda. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Jeszcze mogę zrobić tak. Dobra. To dobierz kartę, a ty już nie będę atakował na razie. Dobra, został twój żywy. Okej. Szkoda, że to leczenie mi poszło. To podwójne, wiesz, inspiracja i tak dalej. Przydałoby się na niego właśnie. A. O, okej. Już w zasadzie to nie mam nic więcej. Za turę to może... Może mnie zabić, a nie mam jak go zbufować, więc... No dobra, to atakuj. 44 mówisz. O, shit. Dobra, będę musiał cię wyleczyć, na pewno. A co dalej, to nie wiem, co mi zostanie. Okej, Troxor. Dobra, to masz leczenie. Wiesz co, tego Feugana wystawię. I ty cię. I zaatakuję. Ups. I teraz jak chciał zrobić do 10 HP i jeszcze mnie. Będzie mały problem. Ja siebie mogę uzdrowić akurat trochę. No to średnio mi to cokolwiek da. Chociaż no właśnie. Jedyne co to mogę to zrobić. Jeszcze masz to co 6 leczy tak samo tą kartę, tak? No właśnie tej karty nie mam. To w zasadzie tyle co mogę zrobić. No to mamy nadzieję, że teraz się nie obudzi. Kurde, mełko dopiero dobrałem teraz. Było to wcześniej doszło. No i już. No i koniec. Kurde. 32 bada, no i tak nie jest dosyć. O. Nie, że tak źle poszło. 63 mu zadaliśmy, dobra. No nie wiem, druga runda czy co robimy? No nie wiem, jak tam chcesz. Możemy jeszcze raz zagrać. No to spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się uda. Oby. Gdybyśmy dobrali lepiej, bo po prostu nie miałem niczym nie mogłem zbufować twoich kreatur ani moich. I tak słabo z tym wyszło właśnie. Albo mełko w pierwszej turze jest spoko, wiesz, podwajanie mu tego ataku i jakieś dodawanie życia. Z mojej strony i on już nie jest do zabicia praktycznie. Okej. Dobra, tych panów nie potrzebujemy aż dwóch. Mam Mukle, więc jakieś tam buffy będę mógł ci dać. Okej, i mam Leroya jeszcze. Dobra, nie jest też taka zła ta karta. Początek, także nie. Bo mam tą fiolę. A czemu on to znowu zrobił? A, ty masz tam siostrę. No właśnie, on nie wiem czemu atakuje w pierwszej turze coś, czego nie ma na razie. No ale dobra, jak lubi. O, super. Znowu? No, to akurat dobrze. Bo ani nam nic nie zadał, ani nic nie zniszczył, więc marnuje po prostu te swoje akcje. Dziwne, bo już tak grałem normalnie bójki, to tak nie robił, a ze znajomym widzę, że coś mu odpala w głowie, tam się dziwnego. Odpala lala. O, okej. Dobra, no tym razem mu się coś udało zrobić, ale... Dobra, wiesz co, może dobioremy Kerti. Dobioremy. Idź rybo. Dobra. Okej. Nic ciekawego oczywiście, bo po co? Jak zwykle. Może z tym Muklą polecę, bo ma 4 ataku, to Mukla ma 5 życia i go nie zabije jakoś szybko. Masz 8 kart, dobra, żebym ci nie przepalił jeszcze, bo tu mogę trochę powyrzucać tego. wrzucę tam to w następnej turze. Okej. Okay. Masz 7 teraz, dobra. To mogę ci rzucić mukle. Dobra. A to się nawet przyda. Dobra, no ja atakuję tym, nie ma co. Tego murloczka trzymać. Dobra. Takie do przeżycia. Mam jeszcze tą słowo mocy tarcza, to się doda HP-mu. Będzie okej. Okay. No to spoko. No teraz będzie miał 6, to jak mukle będzie miał 7, to akurat. O! To nie było. No właśnie. Już od razu ją tam boostuje. A ten zaatakuje. Żeby ci dać kartę. Dobra, dobra. Ona nawet fajna ta karcia mi teraz doszła. Sorry, mukle dostał? A, no tak, go miał. Ej! Zobaczmy, ja go mogę wyleczyć? Chyba nie mogę go do pełni wyleczyć. Ale dobiorę sobie kartę, tak. O, mam mełko. Rzucać mełko? Może jakieś mełko fajne? Możesz rzucić. Możesz rzucić. To rzucam. Dobra, i nie wiem, atakować muklem czy nie, jak myślisz? No nie wiem, bo może w następnej turze tego zginąć, więc nie wiem, jak tam chcesz. No to zaatakuję. Chwila. Dobra. Tak. Tak. O, no i ona się podbufuje fajnie. No. Już będzie miał ciężko, żeby ją zabić, przez te boskie tarcze. No, no. Dobra. No ja ją mogę leczyć, jakoś będzie okej. To teraz tak. Jeszcze bufi. O, boska tarcza z boską tarczą. Jeszcze mełkowi też tam. Dobra. Kurde, jakbym miał jeszcze droga wcześniej wystawionego, to było fajnie. Wtedy też by się zbufował. No przykro mi, nie da się tak. Panie Mechazod. Dobra. Dobór karty może nie. Podwójne leczenie też na razie nie będzie potrzebne. Dobra, tego droga rzucę. A, stop, czap. On będzie cały czas chciał zabić tą fiolę, tak? Ona jest fiola? Dobra, fiola to jest. No i poszła. A nie, nie poszła. Nie, bo on to ile ma ataku 4. Właśnie. Wiesz co, ja teraz wyleczę, bo mam dowódcę garnizonu, 2 razy wyleczę, czyli będzie miała 8. A ty możesz jeszcze jakiś czar rzucić na nią, to ewentualnie będzie miała boską tarczę, więc... nie musimy się martwić za bardzo. Nie mam zobaczyć takiego. A, no, ale mam to boska tarcza więc... i tak jest okej. Dobra, czekaj. Ile ona normalnie ma ataku? Czekaj. Czy. Nie mam atakować. Nie, wiesz co, nie opłaca się, bo ja ją wyleczę zaraz, a on tak będzie chciał ją zabić. Na pewno, dobra, bo już któryś raz to zrobił. Na razie. Więc ja ją teraz wyleczę i będziemy mieli taki win condition troszkę. O! Ja no i tak ją trafił, więc dobrze, że nie atakowałeś. No. Dobra, to ja ją leczę. O, spoko. I tego troga zaatakuję też. No dobra. O właśnie. 2 razy mogę tylko to leczyć na turę, więc... No musisz jakiś czar na nie użyć, jeśli masz cokolwiek tam. No coś mam. Dobra. O, jeszcze widziciel doszedł. Nice. No to może będzie priorytet na niego bardziej ustawiony. A, dobra. Jak masz to leczonko, to super. Jeszcze ja mam to leczenie teraz. Dobra. No to tak. I ona ma teraz HP w ogóle? 6, 7, dodatkowo. Dobra. To w sumie tym leczeniem się możemy wymieniać ciągle. No. I jeszcze rzucę jego. Dobra, no spoko, zrobimy tak. A to przyjaznego zaklęcia, dobra, czyli ona teraz nie dostała niestety. A, już się nie możemy wymieniać. Dobra. Kurczę, ale myślałem, że boską tarczę dostanie, jak ja rzucę, ale to przyjazne muszę być zaklęcie niestety. Dobra, to ja tu mam jeszcze Leroya, jakby coś, 6 ataku. Zawsze spoko. Całkiem spoko karty teraz. Okej, dar mocy. O, jeszcze ja się bufuję, fajnie. Mogę się teraz rzucić dobór od razu, bo mam tego murloczka. Tak. Będziesz miał więcej tam możliwości. Spoko, spoko. O, dobra, mogę tego. Kurde, chciałem Mechazodem atakować w ogóle. O, otrzymuję pozwolenie. Już dawno tego nie robił. No. Dosyć dawno. Okrzyk bojowy, mogę ci dorzucić kartę, jest sporo, dobra. O, dobra, to będę miał jeden manę więcej. O, i słowo mocy mam. Dobra. O, to dobufuję ją. O, spoko, spoko. Dobra, i bum. Myślę, że w następnym... O. No, dobrze, w sumie, że zbufowałem, bo... Ile mocy zostało? 39? Tak, tak. Czekaj, jakby to zrobić... Przydałoby się, żeby miała znowu tą boską tarczę. Bo ja w następnym mam szarżę 6 ataku. No to coś byśmy tam wbili na pewno. A później to nie ma się co martwić, bo jakoś go zabijemy. Raczej się nie ma czym wyleczyć, bo nie pamiętam, żeby miał takie coś. Mam dobre karty, tylko nie wiem jak tutaj je użyć dobrze. Dobra, to zrobimy w ten sposób, że... W ogóle Paladin znowu jakiś inny głos. No, nie lubię jego głosu teraz, jest beznadziejny. Trzeci raz albo czwarty raz zmieniony jest. No, chyba trzeci. Strasznie do dupy robią z tym. O, dobra. No to raczej już to mamy wygrane. Tak, tak, no ja mam szarżę tutaj puste, co zostałem. Więc no, no dobra, już na pewno. No to super. No to mamy wygrane. Okej, wszystko tutaj mogę zrobić. No idealnie mamy na to. O, no to już w ogóle. Leroy! Dobra, super. No. To myślę, że to by było na tyle. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam również do Fisha, gdzie tam troszkę też Hearthstone'a jest, troszkę Terrarii, troszkę innych gier. No. Tak, zapraszam, zapraszam do mnie. No. To do usłyszonka i pa pa. No, na razie.